Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam w ostatnim odcinku przed wakacjami magazynu. Dzisiaj poruszymy sobie temat właśnie wyjazdów zagranicznych. Często niektórzy wyjeżdżają za granicę na wakacje. Dlatego dzisiaj porozmawiamy, jak dokumentacyjnie przygotować się do takiego wyjazdu. Zapraszam na rozmowę z jednym z ekspertów w firmie ubezpieczeniowej. Dzień dobry Panie Bartłomieju. Dzień dobry i witam Pana Panie Redaktorze, witam naszych telewidzów. Panie Bartłomieju, zatem jak przygotować dokumentacyjnie pojazd do wyjazdu za granicę? Podstawową sprawą jest sprawdzenie naszego dowodu rejestracyjnego. Należy pamiętać o tym, czy mamy ważne badania techniczne oraz o tym, czy te badania techniczne będą aktualne w czasie, gdy będziemy spędzać nasz zagraniczny urlop. Należy też pamiętać o polisie odpowiedzialności cywilnej na nasz samochód. Warto tutaj zaznaczyć, że nasza polska polisa OC zawarta w Krajowym Zakładzie Ubezpieczeń obowiązuje w państwach, które są sygnatariuszami porozumienia wielostronnego, czyli najogólniej w świecie w krajach Unii Europejskiej. Czy wszystkie to kraje? Tak, oprócz tego są to jeszcze pozostałe państwa nienależące do Unii, na przykład Szwajcaria. Natomiast jeżeli wyjeżdżamy do państw innych, które nie są sygnatariuszami tego porozumienia, na przykład Federacja Rosyjska, Białoruś, Ukraina czy też Mołdawia, powinniśmy zaopatrzyć się w zieloną kartę. Co to jest ta zielona karta? Jest to certyfikat ubezpieczenia OC, na podstawie którego nasza polisa jest ważna również w tych państwach, o których mówiłem. A gdzie otrzymamy taką zieloną kartę? Zieloną kartę również możemy nabyć u agenta ubezpieczeniowego w naszym kraju. Gdyby nam się przytrafiła kolizja za granicą, jak postępować? Do kogo dzwonić? Powinniśmy skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które pozwoli ustalić nam reprezentanta do spraw roszczeń na terenie Polski, reprezentującego zagraniczny zakład ubezpieczeń, w którym umowę ubezpieczenia zawarł potencjalny sprawca zdarzenia drogowego. W przypadku, jeżeli nie dysponujemy danymi kontaktowymi do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, możemy skontaktować się z zakładem ubezpieczeń, w którym mamy zawartą polisę odpowiedzialności cywilnej, który powinien nas pokierować, jakie kroki dalej powinniśmy poczynić w celu sprawnego zlikwidowania danej szkody. Przypomnijmy Państwu, że można teraz spokojnie dzwonić, nie obawiając się o koszty, prawda? Bo od 15 czerwca w zasadzie wszyscy krajowi operatorzy telefonii znieśli roaming, prawda? Tak, zgadza się. To jest również, myślę, informacja korzystna dla wszystkich osób, które wybierają się na zagraniczny urlop. Jasne. A czego unikać przy kolizjach? Należy przede wszystkim unikać podpisywania dokumentów sporządzonych w językach obcych, których nie rozumiemy. Należy pamiętać, że jeżeli otrzymujemy jakiekolwiek pismo w języku, który jest dla nas niezrozumiały, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, kto jest winny, a kto nie, nie należy tego dokumentu podpisywać. W żadnym wypadku. Gdy nam się przytrafi kolizja za granicą, wzywamy policję? Powinniśmy, natomiast są państwa, w których policja niechętnie interweniuje w takich sytuacjach. Przykładami takich krajów jest Holandia albo Francja. W takiej sytuacji na wezwanie uczestnika zdarzenia drogowego policja może zażądać podpisania wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Dlatego też warto mieć ze sobą taki druk na wypadek takich sytuacji, co nie? Dokładnie. Najlepiej dwujęzyczny oczywiście. Zgadza się. Dwujęzyczny druk polsko-angielski jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ewentualnie, jeżeli ktoś posługuje się innymi językami, no to jak najbardziej może to być druk w języku kraju, do którego wyjeżdżamy, o ile oczywiście znamy ten język, rozumiemy. Jasne. Czy oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC warto wykupić jeszcze jakieś dodatkowe ubezpieczenie na wyjazd? Na pewno należy zastanowić się nad ubezpieczeniem assistance, dzięki któremu w przypadku bardziej poważnych zdarzeń będziemy mogli, tak zgadza się, będziemy mogli bezpiecznie wrócić do domu, bezpiecznie przetransportować swój samochód, a także
możemy mieć zapewniony nocleg, tak? Jeżeli z jakichś przyczyn nie możemy wrócić do domu bezpośrednio w dniu zdarzenia drogowego. Należy też pamiętać o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą. Gdyż nasze ubezpieczenie ZUS-u nie obejmuje tych kosztów, tych wydatków za leczenie, które mogłyby nastąpić w zagranicznych placówkach służby zdrowia. Takie ubezpieczenie zazwyczaj kosztuje niewiele, a naprawdę może nam pomóc w trudnych sytuacjach, w przypadku uszczerbku na zdrowiu, zachorowań lub innych przykrych wypadkach. Może jakiś przykład? Nie wiem, złamana noga? Złamana noga, ale też zachorowania alergiczne, tak? Takie sytuacje się zdarzają. Natomiast rzeczywiście urazy dotyczące nieszczęśliwych wypadków, zwłaszcza w okresie urlopowym, zdarzają się. Także z tego też względu warto zadbać o ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie turystyczne. Warto też zapoznać się z przepisami obowiązującymi oczywiście w danym kraju, prawda? Tak, zgadza się. W różnych państwach są różne ograniczenia prędkości. Należy też pamiętać o obowiązkowym wyposażeniu danego samochodu, tak? Na przykład kamizelki, gaśnice. W różnych krajach różnie to może wyglądać. Tak, zgadza się. Tak to wygląda. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również za uwagę. Tak jak Państwo usłyszeli, troszeczkę zachodu jest z tą dokumentacją, ale warto się zapoznać z nią, wykupić odpowiednie ubezpieczenie, żebyśmy potem nie mieli kłopotów, żebyśmy mogli spokojnie wypoczywać. A o tym, jak można się spakować na wyjazd, opowiedzą Państwu filmy. Нашите български пътища. Чеки, какво правим? Цялото. W tym odcinku to już wszystko. Życzę Państwu przyjemnych wakacji, bezproblemowych wyjazdów, miłego wypoczynku, pogody. Dziękuję, do zobaczenia już za tydzień.